Siema, siema telewizu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy komentowali szkołę. Jak ja lubię szkołę, to jest taki mój comfort content z tych wszystkich parę dokumentów, jakoś tak szkoła. Nie wiem, może dlatego, że sam kiedyś chodziłem do szkoły, ale jakoś tak najbardziej jestem w stanie zrezonować z tym wszystkim, co tam się dzieje. Dlatego dzisiaj będziemy cofali się bardzo daleko. Bardzo daleko się będziemy cofali w czasie. Jest szkoła, czyli 24. W którym jakaś uczennica wkręca, że ma romans z Dudziakiem. Także, moi drodzy, szkoła odcinek 24, zapraszam! Karolina Stelmaszczyk ma 15 lat i chodzi do trzeciej klasy gimnazjum. W łazience przygotowuje się do wyjścia do szkoły. Od czasu rozwodu rodziców mieszka tylko z matką, z którą się nie dogaduje. Chwila, jesteśmy poza szkołą! Wytłumaczcie mi, dlaczego stara szkoła miała te warunki, ten budżet, tę chęć, żeby kręcić świat poza szkołą. Natomiast nowa szkoła i ogólnie, w sumie nie wiem, w którym momencie oni przestali to robić, ale bardzo szybko przestali w ogóle wychodzić poza szkołę. W ogóle. Wszystko dzieje się w szkole. Uniwersum szkoły to całe uniwersum. Na tutaj mamy wyjście do jej łazienki? To oni akurat mieli chatę wynajętą do ukrytych prawd i stwierdzili się, dobra, to wykorzystajmy to? Nastolatka uważa, że matka jej nie rozumie i jest zbyt surowa. Dlatego woli kontakty z ojcem, który obsypuje ją prezentami i na wszystko jej pozwala. Spóźnisz się do szkoły! No chwila! Jest w pół do ósmej! Nawet w łazience nie mogę mieć chwili spokoju! W pół do ósmej? Chłopie, to ja bym się przewracał z boku na bok. Ja miałem takie coś, że jak miałem na ósmą, to wiedziałem, że autobusem dojeżdża się 20 minut. Tak, gdzie mieszkałem, do mojego liceum 20 minut. Także ja wychodziłem tak, żeby być idealnie w punkt. Więc często po prostu budziłem się, nie wiem, wybiegałem z domu. Nie wiem, już mam wrażenie, że wtedy 5 minut było jak teraz 50. Karolina, czy to się musisz malować do szkoły? Jejku, prawdziwa kobieta jakoś musi wyglądać. Nie jesteś kobietą, tylko dzieckiem. Jak ty w ogóle wyglądasz? Ta spódnica jest za krótka do szkoły, nie pójdziesz w niej. Chyba pójdę, tata mi ją kupił. Jak chcesz, to z nim o tym porozmawiaj. Karolina ukrywa przed matką, że podrywa nauczyciela WF-u. Uch, stroi się dla Dudziaka, No, powiem tak, w polskim internecie bywały sytuacje, w których ludzie pisali jakieś takie dziwne, krzywe rzeczy do 15-latek. Warto by, żeby ten tekst, że 15-latka to jest dziecko, a nie dorosła osoba, trafił do wszystkich. W każdym razie, strojenie się do szkoły, ja nie mam jakichś wielkich problemów z tym, w sensie, no, w odcinku Lady Gaga o tym mówiłem, że w sumie to niech każdy się ubiera jak chce w szkołach, przynajmniej u mnie w szkole tak było, 15 to już gimnazjum, więc w sumie, nie wiem, nie mi szafować. Natomiast jeśli chce się specjalnie po to wystroić, żeby podegrać Dudziaka, to ja obawiam się, że Dudziak jest niesamowitym seksistą. Może przemyśl to. Jak baba! Karolina, pogadałabyś czasem ze mną. Przecież wiesz, że możesz mi o wszystkim powiedzieć. Jest jakiś chłopak? Dobra, zaraz naprawdę spóźnię się do szkoły. No, jest taki chłopak, wiesz, ma 35 lat i kopie w gałę, ale 20 lat różnicy, jaki problem? Karolina przed szkołą czeka na nauczyciela WF-u. Przystojny 30-latek Tomasz Dudziak jest szkolnym trenerem siatkówki i podoba się wszystkim dziewczynom w klasie Karoliny. A widzicie, 30 lat ma pan Dudziak, czyli tylko 2 razy więcej niż ona. I czy to w ogóle będzie odcinek, w którym to jest jedyny wątek? Czy nie będzie innych wątków w tym odcinku? Czy tak kiedyś budowali szkołę? O, dzień dobry panie trenerze. O, cześć Karolina, co tam? A no nic, znowu na siebie wpadamy, to już trzeci raz w tym tygodniu. Tak, a ty nie masz teraz lekcji, nie spóźnisz się? A, nie wiem, ważne tylko, że po lekcjach mam trening. Dobra. Za 2 tygodnie zawody. Wiem, ćwiczymy. I bardzo dobrze. Przed szkołą na Karolinę czekają jej najlepsze koleżanki. O Jezus Maria, ona też ma swoją świtę. Jak dużo ich jest, Chryste Panie. Chce im wmówić, że trener ją podrywa. Ale on jest słodki, kurde. Mogę wam coś powiedzieć? Umiecie dochować tajemnicy? Pewnie. No, czekał na mnie pod blokiem. Kto? No jak kto? Pan Tomek. Ale dlaczego? Ty? Nie no, w takiej sytuacji nie powiedziałem pan Tomek, tylko Duduś, Tomuś. A tak abstrahując od tego, to w taki sposób rujnuje się ludziom reputację. Mam wrażenie, że gdzieś w historii wiele razy już była taka sytuacja, że ktoś kogoś pomówił o coś i nie skończyło się to dobrze dla tej osoby pomówionej. Także sianie takich plotek jest bardzo niebezpieczne, już pali licho dla ciebie, ale dla Dudziaka. Jeśli faktycznie chcesz jego dobra w jakikolwiek sposób, to może zamknij tę mordę? Nie umawialiście się, taka niespodzianka? Wiesz co, wczoraj wieczór tak tajemniczo mówił, że spotkamy się z samego rana. Spotkaliście się wczoraj wieczorem? Ale mówiłeś, że wieczorem idziesz z ojcem na zakupy. Miał ci kupić bluzkę. No i kupił, fajna, no nie? No bo wiecie, ojciec to kryptonim na Dudusia. Tak do niego mówię, tak tatusiu. A w ogóle te ściany tej szatni jeszcze są takie dziwnie czyste, jeszcze niepomazane. Boże, jak daleko jesteśmy w czasie. Ci paskudni nastolatkowie nie zdążyli tego zdewastować. Byliśmy na kolacji, czy nie byliśmy? Jakie to ma znaczenie? Ważne, że trener na mnie leci, a wszystkie dziewczyny spalą się z zazdrości, kiedy już razem będziemy. Co? O czym ona mówi? W ogóle w jakim delulu świecie ona żyje, że wyobraziła sobie, że on na nią leci, bo
bo zamienił z nią trzy słowa, kiedy go osaczyła przy jego samochodzie? The fuck? Odkąd ojciec Karoliny wyprowadził się z domu, kompletnie jej odbiło. Co impreza podrywa nowego chłopaka, a... Czyli rozumiem, że winą jest to, że ojciec się wyprowadził. Okej, okay, jakby to jest winą. Nie jest winą to, że dziewczyna no jest jakoś silnie delulu. Winą jest to, że ojciec się wyprowadził. Ja rozumiem, rozwód rodziców to może być trauma, ale nie leczy się jej podrywając WF-istę. Karolina jest nieprzygotowana do lekcji, bo jedyne, o czym ostatnio myśli, to przystojny WF-ista, którego ma zamiar poderwać. Poza tym dziewczyna nie lubi się uczyć, bo uważa, że matematyka nigdy do niczego jej się nie przyda. No ja powiem tak. Ja w pierwszej klasie liceum miałem taką nauczycielkę, która wymagała od nas płynnego podania definicji trójkąta co do słowa. Nie można było zamienić jednego słowa na jakiś synonim czy cokolwiek, no bo to już jest błędne i wtedy już tam siada jeden. I ta nauczycielka miała nas doprowadzić do matury. Na szczęście zmienili nam ją na inną, która okazała się być o wiele lepszą nauczycielką, ale głównie wymagającą. I klepała nam do głowy przez dwa lata, że matematyka najważniejsza. Ta matura z matematyki będzie fatalna. Załoga, fatalna. Ta matura to was zniszczy. No i poszedłem do tej matury, gdzie musiałem przez całe liceum chodzić na korepetycje i tak dalej. Poszedłem do tej matury, zrobiłem na 70% i okazało się, że w sumie to większość tego, czego się uczyłem na lekcjach, absolutnie była tam niepotrzebna. I po prostu nastraszyli mnie i oszukali mnie i zmarnowałem czas ucząc się tej matematyki aż tak bardzo. Naprawdę nie wiem. A znasz w ogóle wzór? Maciejewski. Ty jesteś poważny, młody człowieku? W jakim świecie miała to zobaczyć typiara, która stoi do ciebie plecami, a nie nauczycielka, która patrzy się na ciebie, jesteś w pierwszej ławce? W pierwszej ławce z reguły były jej albo najwięksi kujoni, albo najwięksi przypałowcy. Nie wiem, ona jest chyba największym greniastosłupem tej klasy. Co ty robisz? Nic. A mnie się zdaje, że zapatrzyłeś się w nogi koleżanki. Jedynka za podpowiadanie. Ale panie profesor, no ja tylko... Nie pogrążaj się. Ja się nie zapatrzyłem w nogi koleżanki, bo ja, proszę pani, jestem homoseksualistą. I co mi teraz pani zrobi? Pani argument w tym momencie spada z rowerka. Znasz ten wzór, czy nie? Mówiłam, że jestem nieprzygotowana. Trenowałam do zawodów siatkówki. Karolina, w tej szkole nie wystarczy grać w siatkówkę, żeby dostać świadectwo. A, widzi pani, bo gdybyśmy w Ameryce byli, no to ja bym już tutaj o w drużynie honorowe miejsce, już każda uczelnia mnie bierze. Tylko za to, że byłam na konkursie miejskim. Proszę bardzo, stypendium do końca życia za to, że gram w rugby. Ale w tej Polsce zacofanej, tfu, uczyć się trzeba, tfu. A w życiu nie wystarczy znać matematykę, żeby cokolwiek osiągnąć. Ciekawe, czy Smoczca kiedykolwiek uprawia jakiś sport. Pewnie nawet nie wie, jak wygląda piłka. Niech spada ze swoimi mądrościami. Ja mam ważniejsze rzeczy na głowie. Trener jeszcze przed treningiem dostanie ode mnie mały prezent. Jezus Maria, jak już tak mi cię aż... jak ściarki mnie przeszły. W każdym razie, Smoczyca? Na panią Kremer? Ona jest chyba najbardziej nijaka z tych nauczycieli. W sensie, są te nauczycielki, które są takie przyjemne i jest pani Kłosek i jest w tym wszystkim gdzieś między tym Lesiu i Małek, ale... Ale żeby Kremer była Smoczycą? Ja myślę, że ona jest takim mydłem. Ona jest taka nijaka najbardziej. Piętnastolatka ma plan, jak zainteresować sobą atrakcyjnego nauczyciela. Wymyśliła, że wyśle mu swoje prowokujące zdjęcie. Liczy na to, że w ten sposób zwróci na siebie uwagę mężczyzny i ten umówi się z nią na randkę. No, zajebisty plan, koleżanko, jeśli chcesz wsadzić Dudziaka do więzienia albo zagwarantować mu film Konopskiego i Wardęgi. To też może się zdarzyć. Nagle do łazienki wchodzą Oliwia i Sylwia. Przyjaciółki od razu widzą, że Karolina dziwnie się zachowuje. Dziwnie się zachowuje! Stoi w łazience! To jest bardzo dziwne zachowanie, no bo powinna jarać sznuga w kiblu, no bo po coś tam jest, tak? Ewentualnie wciągać coś, bo w tej szkole tylko te rzeczy się robi w kiblu. Wow, niezła fotka! Co cię tak nagle wzięło? Obiecałam. No nie mów, że trenerowi. A komu innemu? Ale jazda, nigdy nie pomyślałabym, że można wyrwać kogoś takiego jak on. Wiesz, myślałam, że on nie umawia się z uczennicami. Bo nie umawia, jestem pierwsza jedna. No ale temu chyba nie można się oprzeć, co? Chyba mu tego nie wyślesz. Masz z tym jakiś problem? Ja nie mam, ale ty będziesz miała, to jest twój nauczyciel. To jest twój nauczyciel, a moje ciacho. Nie, to jest ich nauczyciel, to jest pan Dudziak, to jest pan parszywy seksista. No, ona wejdzie z nim w konwersację i on zaraz jej powie, no, a ty co to za zdjęcie ma być? Robisz selfie jak moja ciotka? Robisz selfie jak baba? Karolina zamierza udowodnić Sylwii, że mówi prawdę i spotyka się z nauczycielem. Dlatego na jej oczach wysyła swoje zdjęcie WF-iście. No brawo, to na pewno nie doprowadzi do żadnej okult sytuacji. Normalny człowiek, gdyby zobaczył takie zdjęcie, że wysłała mu uczennica, to od razu by je skasował i był like, chcę się widzieć z twoimi rodzicami, młoda damo, i nie chcę mieć z tobą kontaktów jakichś takich bliższych, whatever, treningów wspólnych, jeden na jeden, cokolwiek, nie chcę mieć
takich rzeczy wspólnych z tobą, dopóki się nie wyjaśni na maksa, o chuj ci chodzi. No bo półnagie zdjęcie, wyzywające zdjęcie wysłane tobie może doprowadzić mnie przed sąd. Karolina jeszcze przed treningiem chce porozmawiać z nauczycielem. Po tym, jak wysłała mu swoje prowokujące zdjęcie, jest przekonana, że trener już na pewno będzie chciał się z nią umówić. Co się tak szczerzysz? Co? Ufajdałem się trochę, co? No wiesz, ufajdałem się trochę, no bo tam dostałem twoje zdjęcie i tam sobie konia waliłem na zaplecze, wiesz jak jest to. Co u ciebie? Nie, wygląda pan świetnie jak zwykle. A ja? A co za ja? Jakieś podchwytliwe pytanie? A może woli mnie pan taką jak ze zdjęcia? Z jakiego zdjęcia? Nie dostał pan MMS-a? Nie, mam telefon zepsuty. Wysłałaś mi coś? Ze wszystkich wytłumaczeń, które musieli ewentualnie znaleźć na to, że nie dostał tego wiadomości, jest to, że miał zepsuty telefon. Więc Luciak po prostu tak sobie chodzi z zepsutym... Nie ma telefonu zastępczego, nie ma z nim kontaktu. Jeśli wyjdzie do sklepu i nie wróci, to ludzie pomyślą, że zaginął. Świadkiem rozmowy przypadkowo staje się Sylwia. Koleżanka słyszy, że Karolinę nic nie łączy z nauczycielem. No to weź Karolina piłki jeszcze, proszę. Ruszamy. Widziałam, że Karolina ściemnia. Przecież to widać, że oni nie są razem. Poza tym on traktuje ją jak każdą inną uczennicę. To jest przygięcie, że ona tak ściemnia. Rozumiem, że to jest zdjęcie, kadr promocyjny na sali gimnastycznej, obowiązuje czyste obuwie sportowe. Tak w ogóle mieli finezję z tymi setkami, nie były takie niestatyczne. Ciągle się zmieniały, każda setka była w zupełnie innym miejscu. Potem już leniwie usadzali ich w jednym miejscu i mówili, no mów te swoje tam kocopoły, no gadaj. Zaczyna się trening siatkówki. Drużyna ma niedługo grać w ważnym turnieju międzyszkolnym i trener chce, żeby nastolatki solidnie się do niego przygotowały. Jednak Oliwia bardziej niż treningiem jest zaciekawiona tym, jak nauczyciel zareagował na zdjęcie Karoliny. Próbuje o tym z nią porozmawiać. Co, podobało mu się zdjęcie? Naprawdę teraz cię o to pytasz podczas tego meczu, gdzie ludzie zawsze zbiegają, musisz krzyczeć do niej, żeby Dudziak to usłyszał? Nie wolałabyś na przykład poczekać, nie wiem, w szatni, żeby o tym pogadać? Wiesz, no, przy Dudziaku to przypał, ale ja myślę, że ta nasza główna bohaterka, to ona się jak cię nie kryje z tym, jakie ma intencje względem Dudziaka, więc ty byś zapytała jej szeptem, ona by ci odkrzyczała odpowiedź, więc naprawdę to jest najlepszy moment podczas kurwa meczu. Chciał zobaczyć więcej. Tutaj? W szkole? Nie, wieczorem. Się. Baby, nie gadać, to jest trening. Baby, nie gadać! Chłopy nie gadają podczas treningu. Jak dobrze, że to jest jeszcze era, kiedy Dudziak był seksistą, bo potem wyrósł z tego. I w sensie, dobrze, że już nie jest. W sensie, to jest fikcyjna postać. Karolina boi się, że jej kłamstwa mogą wyjść na jaw. Jest wściekła na Sylwię. Ej, no co wy robicie? Karolina, co ty wyprawiasz? Co ty robisz? Przestań, zostaw ją, co się stało? Co dostałaś? Brzuch. Co ty wyprawiasz? Wstawaj, co cię boli? Kostka. Kostka cię boli jeszcze, sama to zrobię, wstawać natychmiast, obydwie. Co wy wyprawiacie? Na treningu takie rzeczy? Mówiłem dyrekcji, że nie chcę bab trenować. Baby to nie umieją. Nawet samczej energii nie ma w tej sali. Do szatni obie i chcę was tu widzieć z powrotem za 5 minut, jasne? I ochłońcie sobie. A czyli dobrym tutaj scenariuszem na to, żeby pogodzić dwie wkurzone na siebie dziewczyny, jest to, żeby wysłać je razem do szatni. Żeby tam sobie prywatnie włosy wyrywały, a nie przy ludziach. No, okej, dobrze panie Dudziak. Dobrze, że pan jest nauczyłem WF-u, a nie jakimś tam pedagogiem szkolnym. Nie możesz przeżyć tego, że to ja z nim będę, a nie ty. Tak zazdrość cię zżera, przyznaj się. Jesteś jakaś chora. Weź, że spadaj. Ej, dziewczyny, przestańcie. To niech ona przestanie kłamać. Karo, to jest po prostu szok, że spotykasz się z trenerem. Dlatego Sylwia nie wierzy. I nie kłóćcie się już, proszę was. Oliwka, nie obchodzi mnie, kto w co wierzy, tak? Poza tym, trener zaprosił mnie na kolację. Kolację ze śniadaniem. Ale dlaczego ona brnie w to kłamstwo? W sensie, jak ona chce to wyforsować? Bo to zmierza w bardzo, bardzo niefajne kierunki tutaj. Karolina, weź się opowiadaj. Ty nie zrobisz tego, żeby ten trener cię pokochał. On widzi w tobie uczennicę, dziecko. Poprawnie, tak ma być. Widzi w tobie też babę. A to akurat powinna być chłop, bo on woli chłop, prawdziwy samiec na treningu. Nie pozwolę, żeby Sylwia mówiła, że kłamie. Mam nadzieję, że trener będzie dzisiaj w domu. Co prawda mnie nie zaprosił, ale to nie znaczy, że nie mogę go odwiedzić. Pójdę z nim dzisiaj do łóżka. A skąd ty wiesz, gdzie on mieszka? To jakaś normalna wiedza, że ty wiesz, gdzie mieszka twój trener? Wiesz, gdzie mieszka twój nauczyciel? Jezus Maria, gdybym ja był nauczycielem, zrobiłbym wszystko, żeby mój adres nie zlikował do moich uczniów. Jezus Maria. Karolina wraca do domu. Od progu słyszy kłótnie rodziców. Matce nie podoba się to, że jej były mąż rozpieszcza córkę drogimi prezentami, zamiast interesować się jej życiem i problemami.
Sama martwi się, że tak naprawdę nie wie prawie nic o życiu 15-letniej córki. No i słusznie, może by się zainteresowali, bo to, że córka chce najść chłopa w jego własnym mieszkaniu, swojego nauczyciela, po to, żeby wyforsować na nim morengę. Ja myślę, że tutaj jest wiele problemów, które należałoby rozwiązać z pomocą specjalisty. Cześć, kochanie, wpadłem ci coś podrzucić. Coś dla mnie? Pamiętasz te buty, które tak ci wczoraj pasowały do bluzki, ale nie było twojego rozmiaru? Dziękuję. No dzisiaj przyszła nowa dostawa. Najgorsze, kiedy rodzice się rozwiodą. I jeden rodzic chce wychowywać normalnie dalej dziecko i żeby to dziecko wyrosło na normalnego, prawdziwego, dorosłego człowieka. A drugi rodzic po prostu chce, żeby to dziecko go lubiło. Jest like, no chcesz te Lego, masz te Lego. Chcesz tego psa, masz tego psa. Rozpieszczanie dziecka w momencie, kiedy jest rozwód rodziców i jedna strona jest taka ofensywnie, absolutnie ślepo robiące tylko to, że to co dziecko chce, to zrobię, to co dziecko chce, to mu dam, tylko po to, żeby dziecko uważało, że to ja jestem ten fajny rodzic, jest tak destruktywne dla dziecka. Jezus Maria. Jeśli byście mieli kiedyś rozwodzić, to nie róbcie tak, proszę. Ojciec, odkąd wyprowadził się z domu i założył nową rodzinę, spędza z córką mało czasu. Uważa, że może jej to wynagrodzić pieniędzmi i podarunkami. Nie zdaje sobie sprawy, że córka dużo imprezuje. Wydaje mu się, że nadal jest jego małą, grzeczną córeczką. No i otóż to. On zamiast z nią porozmawiać, otworzyć swoją głowę na to, że jego córka może mieć swoje albo problemy, albo wpakowywać się w problemy, albo cokolwiek, po prostu mieć swoje jakieś życie inne niż dostaje buty, dostaje spodnie, dostaje co chce. Gdybyś trochę zainteresował, porozmawiał z nią, nie wiem, podczas wręczania prezentu zapytał, co u ciebie i dał jej 10 minut, albo nie wiem, spotkać się na kawę, wiedziałby, że no... Córka chce podarować WF-istę. To chyba niezbyt dobry pomysł. Jakie to wygodne być takim weekendowym tatusiem. Można zabierać do kina, robić prezenty, pośmiać się ze zrzędliwej mamusi, a jak coś się dzieje, to ono niczym nie wie. Tylko że Karolina jest teraz w trudnym wieku i takie zachowanie jej ojca po prostu pogarsza całą sytuację. No i ja się zgadzam, ale uważam też, że to, że kręcicie w tym mieszkaniu, to jakoś odbiera szkole szkołowości. Ja bardzo lubię, kiedy szkoła wychodzi poza uniwersum szkoły, ale to musi być tylko taki skok w bok. Bo jednak na przykład setki to ja chcę widzieć z tej szatni, setki to ja chcę widzieć z pokoju nauczycielskiego, a nie k***a z jakiegoś mieszkania. Co ja oglądam? Dlaczego ja? Moja była żona boi się, że zostanie sama i chce na siłę trzymać Karolinę pod kloszem. Ale tak się nie da, trzeba pozwolić jej wyjść do ludzi, poznawać świat. A wystarczy odrobina zaufania. No, wystarczy, że ona na przykład spotka jakiegoś chłopa i on na przykład powie jej, narkotyki fajne, a ona wtedy powie, sprawdzam! Po południu Karolina wyzywająco ubrana i z mocnym makijażem wchodzi do bloku, w którym mieszka WF-ista. Dziewczyna ma nadzieję, że sprowokowany jej strojem i zachowaniem nauczyciel w końcu zdecyduje się z nią przespać. Naprawdę to jest jej gambit? Ona chce po prostu, żeby on otworzył drzwi, zobaczył ją i pomyślał i nagle stwierdził, dobra, jebać całe moje życie, jebać moje morały, jebać wszystkie moje standardy. Wszystko to do ognia wrzucić i spopielić. Chodź, Karolina. Karolina? Mogę wejść? Co ty tu robisz? Skąd masz mój adres? Trener jest bardzo zaskoczony. Zauważył, że podoba się Karolinie i że nastolatka próbuje go poderwać. Po pierwsze, dlaczego ją wpuścił? To jest bardzo istotne pytanie. Po drugie, skąd masz mój adres? To bardzo legitne pytanie, na które nie usłyszał odpowiedzi. Ale postanowił i tak ją wpuścić, zamknąć za nią drzwi i skończyć kanapkę. Ale nie spodziewał się, że dziewczyna odważy się przyjść do niego do domu. A tak, sztangietka w mieszkaniu, ławeczka do wyciskania w pokoiku, tak, no. To czy to WF-ista, więc może mieć absolutnie nic i fioletowe ściany, które nie pasują do niczego, ale sztangietka musi być. Stało się coś? Chciałam porozmawiać o zdjęciu, które panu wysłałam. A przecież ci mówiłem, że mam zepsuty telefon, mam inny numer. Myślałam, że pokażę panu na żywo. Co mi pokaże na żywo? Siebie. Jak siebie? Nie rozumiem. Nie domyśla się pan? Karolina, jest późno i wydaje mi się, że powinnaś już iść do domu. Nie podobam się panu? Karolina, twoja mama na pewno się o ciebie martwi. Wiesz, że tu jesteś? Dudziak, po cholerę ty ją wpuścił, chłopie. Zadzwoń do jej matki teraz. Jeśli ona była w stanie znaleźć twój adres, to ty jesteś w stanie znaleźć telefon do jej matki i zadzwonić, powiedzieć, proszę to zabrać z mojego domu. Jest źle z tym, proszę to zabrać. Nie jestem już dzieckiem. Nie chce mnie pan pocałować? Karolina, uspokój się, dziewczyna. Dzwonię do twoich rodziców. Daj mi numer. Z takim zachowaniem to ja nie wiem, czy jej rówieśnik chciałby coś mieć wspólnego. Co ty robisz? Oddaj mi ten telefon. Nie. Co ty robisz? I tak zapozował! On dosłownie zapozował do tego zdjęcia! Nauczyciel nie spodziewał się, że Karolina zrobi mu z zaskoczenia zdjęcie. Nie zamierza jednak siłą zabierać jej telefonu. Wydaje mu się, że wystarczy ostra reprymenda i dziewczyna się uspokoi. Słucham? Więcej to się nie powtórzy. Tylko dlatego, że cię lubię,
i grasz u mnie w drużynie, przymknę na to oko, ale ostatni raz. Przymknę na to oko? Wchodzi 15-latka do twojego domu, znalazła adres nie wiadomo skąd. Mówi, że chce cię pocałować i w ogóle jest creepy as fuck. I ty nawet nie zgłosisz tego jej matce? Dudziak, ty jesteś nauczycielem. Ty nie są jak, nie wiem, że na siłowni ją spotkałeś, cokolwiek. Jesteś jej nauczycielem. To jest od ciebie wymagane, żebyś jakby poczynił pewne kroki. Oh my god, to się skończy źle. Zabieraj swoje rzeczy i do widzenia. I skasuj to zdjęcie. Słyszysz? Tak, Dudziak, to jest dobry pomysł. Nie upewnić, że skasowała to zdjęcie przy tobie. Ale z drugiej strony on ją wpuścił jak NPC, poszedł dokończyć kanapkę, więc co ja od niego wymagam? Jestem rozczarowana. Co to za facet, który nie chce się przespać z taką laską jak ja? Normalnym, dorosłym facetem? Właśnie gdyby było odwrotnie. Gdyby chciał się z tobą przespać, kiedy ty masz 15 lat, a on 30, to by znaczyło, że z nim jest coś nie tak. Jego zachowanie, pomijając NPC-owość, jest absolutnie takie, jak powinno być. Czyli olać cię, wypierdolić z tego mieszkania i mieć nadzieję, że się zmienisz. W tym samym czasie koleżanki Karoliny, korzystając z pięknego popołudnia, umówiły się pod szkołą. Chcą wypróbować nowe kosmetyki, które Sylwia dostała od siostry z Anglii. No i tutaj wracamy do uniwersum szkoły. Nikt, żywcem nikt na tym świecie, nie umówiłby się, żeby spędzić popołudnie testując kosmetyki pod szkołą, do której uczęszczam. Mi się zdarzyło pić piwo pod szkołą, do której uczęszczam, ale to inna sprawa. Nie wiem, o co chodzi z tym zdjęciem, ale nie wierzę, że ona chodzi z trenerem. Poza tym, jak ona mogła to wrzucić do sieci? Jak to dotrze do nauczycieli, to będzie jakaś masakra. Podoba mi się też ta jedna koleżanka robi za kolektywny intelekt wszystkich, bo tylko jedyna ma jakiekolwiek zdrowe, racjonalne podejście do tego. Jest tą nastolatką, która już troszkę szybciej wyewoluowała z tego stadium bycia zbuntowanym nastolatkiem. Chwała jej za to. Następnego dnia Karolina przychodzi do szkoły. Nastolatka cieszy się, że zrobiła sobie zdjęcie z nauczycielem w jego domu. Zdjęcie, które wrzuciła na internetowy portal społecznościowy, od rana robi furorę wśród jej koleżanek. Masz mnóstwo lajków pod zdjęciem. Poszliście na całość? Mówiłam wam, że to zrobimy. I jak było? Cudownie. No i co? I wy teraz tak oficjalnie jesteście razem? Wiesz co, Tomek by totalnie chciał, no ale ja jeszcze nie wiem. Jeszcze w ten kierunek idzie, że oj, Tomek to by chciał, żebyśmy byli razem, ale ja to jeszcze nie wiem, no bo to nie jest tak, że jakbyśmy szli ulicą, to by nas policja zamknęła. O, Sylwia, czy ty to widziałaś? Dobra, zostaw ją, zazdrość się zżera. Wiesz co, daruj sobie. A jak inaczej można wytłumaczyć to, że moja przyjaciółka nie cieszy się moim szczęściem? Już się nie przyjaźni. Dobra, wypchaj się. Masz tu zasięg? Pokaż mi jeszcze raz zdjęcie. Zobacz. Kolejne lajki, to będzie rekord. Mhm. Udało się nawet lepiej niż myślałam. Wszystkie dziewczyny mi zazdroszczą. A Sylwia, jak nie chce być moją przyjaciółką, to proszę bardzo. Do niczego jej nie potrzebuję. Klasa trzecia A ma lekcję biologii z Barbarą Gruszką. Ona jest absolutnie okej z tym, żeby stracić przyjaciółkę w imię tego, żeby przez 3 dni udawać jakiś romans z nauczycielem? Co jest z tą dziewczyną nie tak? Bo coś więcej jest nie tak niż się wydaje. Żaden z nauczycieli jeszcze nie wie, że wśród uczniów krąży ich wspólne zdjęcie. Jeżeli któryś z chromosomów X ma alel recesywny, wtedy ujawnia się to u każdego mężczyzny. I tak jest w przypadku chorób takich jak daltonizm oraz hemofilia. Odwal się. Czego chce ten Sebek zajął? Co się tam dzieje? Dziewczynki, co was dzisiaj znowu wstąpiło? Pokaż. Miłość, proszę pani. Co pani robi? Nie może pani grzebać w telefonach uczniów. Nauczycielka widzi w telefonie zdjęcie, na którym Karolina przytula się do WF-isty. No i telefon zabrany, zarekwirowany, nigdy nie będzie odzyskany. Trafi teraz jako materiał dowodowy w ręce policji. Jest zaskoczona i nie wie, co o tym myśleć. Osobników na tym wykresie ma recesywny gen daltonizmu. Tak? Ja mogę pokazać gen puszczalstwa. Ja proszę o spokój. No i pytaj Karolina, ty to chciałaś osiągnąć? No bo ja cały czas myślałem, że ona naprawdę leci na tego Dudziaka i chce być z Dudziakiem. Ale najwyraźniej nie. Ona chce tego klautu właśnie związanego z tym, że wszyscy myślą, że z nim jest. Ale ten klaut jest uznawany tylko przez jakieś dwie i koleżanki. Cała reszta się z niej śmieje. Jaki jest twój gambit, Karolino? Do czego zmierzasz? Czy Dudziak ma jakiś magiczny artefakt, który chcesz wykraść? Nauczycielka biologii przyjaźni się z WF-istą. Podczas przerwy szuka Tomasza Dudziaka, żeby mu powiedzieć, że w internecie pojawiło się jego zdjęcie z Karoliną. Przyjaźni się z WF-istą, a? Czyli w friendzonie jest po prostu. Czyli ona teraz zazdrosna o tą Karolinę, jest ta gruszka teraz. No, rozumiem. No, ja tam w późniejszych odcinkach szipuję ją z panią Kłosek, także mam nadzieję, że to jednak w tę stronę pójdzie. Tomek. O, cześć Basiu, co tam? Cześć, muszę ci coś pokazać. Między uczniami trzeciej A krąży to zdjęcie twoje z uczennicą. Jakiś fotomontaż albo coś takiego, prawda? Jasna cholera. To jest w sieci?
Tomek, nie chcesz mi chyba powiedzieć, że ciebie naprawdę coś z nią łączy? Tak, wczoraj hajtnęliśmy się w Vegas, wiesz? Zwariowałaś? No nie wiem, czy to jest dobry temat do żartowania, panie Dudziak. To są poważne rzeczy, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, jeśli pan odpowiednio szybko tego nie zdementujesz. Nauczyciel jest w szoku. Wie, że przez nastolatkę może stracić pracę. Dlatego zamierza z nią poważnie porozmawiać. Tomek, zgłoś to dyrektorowi, możesz mieć przez to kłopoty, Tomek! Dudziak idzie w p***do, idzie Karolinie. Co, jak idziesz z nią porozmawiać? Idź do tego dyrektora, tak jak ci mówi Gruszka. Weź najpierw z poważnymi ludźmi to załatw, a nie z typiarą, która no ewidentnie potrzebuje jakiejś dobrej terapii albo coś w tym stylu. Bo coś zjemy jest nie tak. Więc nie idź w p***do, Karolinie. Idź do dyrektora, dostać w p***do. Karolina, idziesz ze mną. Ale teraz? Natychmiast. Ona jest like, no. W szkole tutaj romantycznie jednak nie zachciał Dudzia. To jest najgorsze, co on robi. To jest najgorsze. I w ogóle dlaczego ona ma cheeseburgera z maka na koszulce? Do Karoliny nie dociera, że trener może być na nią wściekły. Cały czas wierzy, że w końcu uda jej się go uwieść. Jest przekonana, że żaden mężczyzna się jej nie oprze. Naprawdę? Mijacie tą nie weźmiesz tej gruszki ze sobą, żeby była świadkiem tej rozmowy? Nie weźmiesz, jakby nie zrobisz czegokolwiek, żeby mieć jakąkolwiek dupochronkę, że ty nic nie zrobiłeś z tą Karoliną, tej Karolinie nic? Po prostu wchodzisz z nią do odosobnionego pokoju, kiedy krążą plotki, że... Panie Dudziak, no! Dziewczyno, czy ty upadłaś na głowę? Niech co to jest? Nie krzyczy. Powiedz mi, co to jest? Nie podoba się panu? Ładnie razem wyglądamy. Jaką cholerę wrzucałaś takie zdjęcia w internet? Jeszcze z takimi komentarzami. Po co ci to? Czy to moja wina, że ja się w panu zakochałam? Karolina, masz 15 lat. Jestem twoim nauczycielem, a ty jesteś tylko dzieckiem. Uzbrałaś sobie, że co, że będziemy parą? Się pan nie boi. Nie jestem już dziewicą. Uspokój się, dziewczyno. Zwariuję z uczniami w szkole. Uczniami w szkole to największe grono absolutnie spierdolonych nastolatków, jakie może być. Panie Dudziak, ona się rozbiera w tym momencie. Jeśli ktoś teraz otworzy te drzwi, to w ogniu tego wszystkiego, co się dzieje, jest pan skończony. Zrób pan coś, zawołaj pan tę gruszkę, weź tego dyrektora, potrzebujesz pan przyzwoitki jakiejś. Od dzisiaj koniec z treningami, jasne? Wylatujesz z drużyny, koniec takich gierek. A jutro o 8 rano chcę cię widzieć twoją matką, a teraz do widzenia. Jasne? I masz skasować wszystkie pierdoły na nasz temat. Z internetu. Do widzenia. Jestem w szoku. Wiedziałem, że ona jest postrzelona, ale żeby coś takiego... Dobrze, że nas nikt w kantorku nie nakrył, jak się rozbierała, bo wtedy to dopiero by były problemy. I teraz o tym myślisz? No tak, tak, teraz. Mądry Dudziak po szkodzie. Masz pan szczęście. Naprawdę, Dudziak ma ogromne szczęście, że nikt tam nie wszedł. No, to by był ostateczny gwóźdź do trumny, żeby się nie wybronił. Nie chciałem jej robić żadnych kłopotów, dlatego nie zgłaszałem dyrektorowi, no ale teraz nie zostawię tak tego, na pewno. Co on sobie myśli? Że może na mnie krzyczeć, wyrzucać mnie z drużyny? Jeszcze tego pożałuję. No i teraz tak, teraz niech jakby odrzucona dziewczyna będzie teraz robiła mu podgórkę. Niech zgadnę. Zrobi jakieś oskarżenia wobec niego, że on coś wbrew jej woli ten teges. I będzie on miał jeszcze gorzej. WF-ista po rozmowie z Karoliną idzie do pokoju nauczycielskiego. Nie wie jeszcze, że jego zdjęcie z uczennicą dotarło już do innych nauczycieli. Mężczyzna nie zdaje sobie sprawy, że może mieć poważne problemy. To jest nie do pomyślenia. Tomek nie zrobił nic złego. To jest nieporozumienie. No mam nadzieję, ale to wygląda poważnie. Cześć. Tutaj... No, cześć. Cześć. Widzę, że już każdy widział to idiotyczne zdjęcie. Tomek, co to jest? Jakiś fotomontaż czy coś? No stary, no 15-latka wrzuca sobie zdjęcie w sieć i teraz co? Ja mam się z tego wam tłumaczyć. A, ta dwójka to kto? Ja ich tak nie kojarzę. To chyba jacyś z pierwszych właśnie sezonów nauczyciele. No później najwyraźniej ich zwolnili. Boże, oni nie mieli tyle szczęścia co Dudziak i ich przyłapali na tych romansach. To zdjęcie jest prawdziwe? Tak, jest prawdziwe, no ale to nic nie znaczy, nie? A to ja dobrze rozumiem, ty sobie zapraszasz uczennicę do domu. No nie, robisz no sobie weź z nią zdjęcie i uważasz, że wszystko jest w porządku? Słuchaj, no ja wam to wytłumaczę. To nie jest tak, że ja ją zapraszam do domu, ona sama do mnie przyszła. Tomek, idź tym do dyrektora. Nie no, Dudziak, ty nie możesz tak. Do rzeczy mów. Sama do mnie przylazła, nie wiem skąd mam mój adres, byłem w szoku. Nie zgłosiłem tego nigdzie, bo mi jej było szkoda, nie chciałem, żeby miała problemy. Teraz tego żałuję. Odpierdala się akcja. Słuchajcie mnie, koledzy, ja potrzebuję pomocy teraz, a nie ataku. Tymczasem Dudziak jest like, no nie no, ja to wytłumaczę, to nie jest tak, jak się wydaje. Spróbuj to wyjaśnić. Razem pójdziemy do dyrektora. Ja jestem wychowawczynią tej dziewczyny i to jest tak samo moja sprawa. Chwila, tam było to zdjęcie. Jakim cudem to zdjęcie, które ona zrobiła, tak z przyczajki, w ruchu, do którego on zapozował, było nie było, to jest to zdjęcie. Weź damę, zrób side by side, jak ona robi zdjęcie i jak wygląda to zdjęcie ostateczne. Może jednak Dudziak coś ukrywa. Dyrektor szkoły Stanisław Chlebowski jest zaskoczony całą sytuacją.
ufa nauczycielowi, dlatego chce spokojnie usłyszeć, jak doszło do zrobienia zdjęcia. Chlebowski to zawsze jest zaskoczony sytuacją. Ja mam wrażenie, że do tej szkoły przyjeżdża raz na 10 lat, żeby po prostu rozwiązać jednym ciurkiem wszystkie problemy, które się tam nagromadziły. Nic, no co poradzę, że dziewczyna się we mnie zakochała i robi takie cyrki. Traktowałem ją jak każdą inną uczennicę. To chcesz powiedzieć, że ze wszystkimi robisz sobie takie zdjęcia? Jezus Maria, ale dlaczego pani Kremer tak nienawidzi Dudziaka? Może ona już wtedy wiedziała o jego seksizmie i ją to wkurwało i ona chciała, żeby on wyleciał. Na początek chciałbym się dowiedzieć, jak to się w ogóle stało, że ona znalazła się u ciebie w domu? No przyszła. No po prostu przyszła do mnie. To dlaczego? Nie zapraszałem jej, po prostu sobie przyszła. Dlaczego ja nic o tym nie wiem? Jestem jej wychowawczynią i miałeś obowiązek zgłosić kłopot z uczennicą. Ale nie chciałem jej robić problemów. Nie chciałem, żeby miała problemy, rozumiesz? Śmieszy mnie to, że Dudziak jest na dywanie dyrektora. Z reguły to właśnie jak ci uczniowie się tutaj tłumaczą, to jest Dudziak. A jakoś tak z jednej strony czuję do niego sympatię, a z drugiej strony bardzo mnie to śmieszy. W ogóle ten młodszy pan Dudziak z pierwszych sezonów jakiś taki mniej napakowany. Potem się chyba rozrósł trochę. Dobra, mówmy konkretnie, do czego będzie wami doszło? No jak doszło? Do niczego nie doszło. No przecież tłumaczę cały czas. Spokój, przyszła do mnie, więc ją wywaliłem. Nie chciałem, żeby u mnie była. Ona nagle rzuca mi się na szyję, robi mi jakieś zdjęcia. Nie wiedziałem, że nawet robi te zdjęcia. Nie. To nie tak było. Ona przyszła do ciebie, ty ją wpuściłeś, poszedłeś zjeść kanapkę, po czym byłeś totalnie clueless, o co jej chodzi, po czym zapozowałeś do zdjęcia, które ona robiła z przyczajki i teraz jesteś w szoku. A potem jeszcze wziąłeś się na solową rozmowę zamiast wziąć jakiegoś świadka nauczyciela, żeby nie było. Źle to wygląda, Tomek. Oj, źle. Rozumiem, że to była jedyna tego typu sytuacja między wami. Nie. No to słucham. Chciałem to wyjaśnić dzisiaj, więc zaprosiłem ją do kantorka i chciałem z nią o tym porozmawiać po prostu. A ona, nie wiem, zaczęła się nagle przede mną rozbierać. Jak to rozbierać? No to normalnie, nie wiem, co jej strzeliło do łba. Zaczęła się rozbierać przede mną, więc ją wywaliłem i jeszcze usunąłem ją z drużyny. Dobra, posłuchaj. Łagodnie mówiąc, to było bardzo niestosowne. I trzeba było od razu przyjść tym do mnie. Wiem. Ale nie zrobiłem tego, bo jestem man-child i nie mam pojęcia, jak prowadzić swoje życie. WF-ista próbuje się tłumaczyć, ale widzi, że ma poważny problem, bo wszystko świadczy przeciwko niemu. Ma jeszcze nadzieję, że Karolina potwierdzi jego słowa i to zakończy sprawę. Naprawdę teraz będziesz los swojej kariery, swojej przyszłości, swojego criminal record stawiał na dziewczynie, którą odrzuciłeś, no stosownie ją odrzuciłeś i która, no widać, że ma problem z tym, że została odrzucona. Oj Tomek, ty strzelasz do własnej bramki już 10. gola. Jest problem. 15-letnia uczennica przychodzi do mieszkania nauczyciela, uwodzi go, rozbiera się przed nim. Muszę porozmawiać z tą dziewczyną i poznać jej wersję. A nie wolisz na przykład porozmawiać z tą dziewczyną i jej matką jednocześnie? Wychowawczyni prowadzi Karolinę do gabinetu dyrektora. Karolina jest niepełnoletnia, dlatego sprawa jest bardzo delikatna i dyrektor przede wszystkim musi się upewnić, że dziewczynie nie stała się żadna krzywda. Bardzo mi się to kojarzy z niemieckimi sytuacjami Pandora Gate albo Konopski, Oleksiu i tak dalej. No, trzeba zrobić dobry research. A jak zrobić zły research, to ktoś ucierpi, kto nie powinien, albo nie ucierpi ten, kto powinien, więc musimy robić poważny research. Więc robimy to tak, że zapraszamy ją i teraz cokolwiek ona nie powie, to będzie prawda, a Dudziak będzie musiał się bronić. Brawo, Dudziak. Wpędziłeś się w strasznego szacha. W sensie, to nie ty jest... Fałszywe oskarżenia są chujowe, natomiast Dudziak zrobił wszystko, żeby nie mieć broni przed nimi. Żeby nie móc się obronić w jakikolwiek sposób. Chciałem z tobą porozmawiać, bo chyba już wszyscy widzieli to zdjęcie. Powiedz mi, kto je zrobił? Jak to się stało, że trafiło do sieci? Karolina, jestem tu, żeby ci pomóc, ale muszę wiedzieć, co się stało. Karolina, skąd wzięłaś się u pana Dudziaka w domu? Czy pan Dudziak cię do czegoś zmuszał? Jeżeli stało się coś złego, pomogę ci je, ale muszę znać prawdę. No, ona tam dała opis romantyczny wieczór z T. To poniekąd sugeruje, że ona to zdjęcie wrzuciła z pełną świadomością i z pełną chęcią tego. Więc też teraz wyciąganie od niej informacji i jakby takie podsuwanie jej, że no zrobił ci krzywdę, w sensie ja rozumiem to pytanie, ale ona teraz może bardzo mocno naściemniać. Pan Tomek do niczego mnie nie zmuszał. No to co się stało? My się kochamy. Słucham? Wywracam oczami. Ja już nie wiem, o co jej chodzi. Ja już nie wiem. Nie wiem, co ona chce od życia. Kocham się, a wczoraj wieczorem poszliśmy razem do łóżka. A ja wiedziałam, że to jest skandal. Karolina, czy ty mówisz prawdę? Wiesz, jakie to będzie miało konsekwencje? To nie ma znaczenia. Ja i pan Tomek kochamy się. Jeżeli ta dziewczyna mówi prawdę, to nauczyciel przekroczył wszelkie normy. Sypianie z uczennicą, która ledwo co skończyła 15 lat, to jest karygodne i niedopuszczalne. Powinien poczekać, żeby miała tak 15,5. Wtedy już można. Znak jakości Chlebowskiego. Ja tak serio to ty naprawdę i tak po prostu uwierzyłeś, tak o! Ale się zaplątałam. Teraz to już musiałam okłamać dyrektora, nie było innej opcji. Ważne, że przynajmniej wszyscy myślą, że przespałam się z trenerem.
Będzie mega przypał, no ale trudno, przynajmniej będę gwiazdą. Ja rozumiem, że współczesne influencerki mniej więcej w ten sposób patrzą, że ch**, tam co będą mówić, ważne, żeby to mówić. Ale miałaś wybór, mogłaś po prostu powiedzieć prawdę. Ty naprawdę chcesz doprowadzić do tego, żeby w imię tego, żeby twoi ludzie z klasy wierzyli, że ty się przespałaś z Dudziakiem i oni się śmieją z ciebie z tego. To nie jest tak, że oni ci gratulują jakoś, to jest super. Tam dwie koleżanki się jarają. Ale dlatego jednego czegoś chcesz na zawsze go skreślić z życia. Z życia szkoły i tak dalej, chcę, żeby miał zawsze tą karteczkę, że... To jest dosyć przerażające. Dyrektor nie wie, komu wierzyć. Do czasu wyjaśnienia sprawy musi zawiesić WF-istę w obowiązkach nauczyciela. Tymczasem Tomasz Dudziak ma nadzieję, że sprawa została już wyjaśniona. Nie wie, że Karolina powiedziała dyrektorowi, iż wczoraj poszli ze sobą do łóżka. Nie no, Dudziak przecież zwariuje zaraz od tego. On nie może tego rozwiązać i on też nie robi nic, żeby... być w stanie się jakoś obronić przed tymi fałszywymi oskarżeniami. Jezus Dudziak, jesteś w obrzydliwym szachu. Tomku, rozmawiałem z Karoliną. No dobrze. To co? Ja jej problemów robił nie będę, ale w drużynie grać nie może. Od dzisiaj, tak się umawiamy. Powiedziała, że z sobą sypiacie. Słucham? Powiedziała, że się kochacie, jesteście parą. Jak? Przecież to jest głupota. Skłamstwo. Dobra, będziemy to wyjaśniać. Na razie jesteś zawieszony. Jeżeli okaże się, że ta dziewczyna mówi prawdę, grożą ci poważne konsekwencje. Przecież to jest kłamstwo, to są jakieś wolne żarty. W życiu tej dziewczyny nawet nie dotknąłem. Jak oni mają to zweryfikować? On będzie mówił jedno, ona drugie. I oczywiście, oczywiście, że ona nie ma racji. Ale jak to zweryfikować? Będą szukali świadków, kogoś, kto widział ich przez okno? Nie, pewnie skończy się tak, że ta koleżanka to sprzeda, ta, która słyszała, że oni nie są razem i się nie spotykają. No i widzisz, Dudziak? A wystarczyło świadka wziąć z tego kantorku. Ja to wyjaśnię. Pogadam z nią, to załatwimy raz na zawsze. To nie jest dobry pomysł. Tak, pogadam z nią, raz już z nią pogadałeś. Skończyło się tak, że jesteś zawieszony w prawach nauczyciela. Nawet nie w prawach ucznia, w prawach nauczyciela. Pogadam z jej rodzicami, będę cię informować o dalszych krokach. No ale to są żarty jakieś, o co jestem oskarżony? Nie krzycz, Tomek, bo cię uczniowie usłyszą. No to co teraz? Tomek, zajmę się tym osobiście. Proszę cię, żebyś poszedł do domu. Tomek, zajmę się tym osobiście, żeby cię wywalić na zbity pysk, żebyś już nigdy nie znalazł pracy jako nauczyciel. Ja, Chlebowski. Niebieski wieloryb. Usuń Tomka ze szkoły. Proszę do domu, przecież ja mam lekcję, dyrektorze. Nie poprowadzisz ich. Tomek, idź do domu. Będę z tobą w kontakcie. Dyrektorze, no przecież jak iść do domu? Tomek! No, uczniowie, lekcja nie odbędzie się, ponieważ wasz nauczyciel miał romans z 15-letnią uczennicą, więc... Znaczy, nie jest potwierdzone, ale już powiedziałem to głośno, żeby poszło w eter, więc nawet zostanie wyjaśnione, to i tak będziecie wierzyć, że tak było. Troubleshooting. Do szkoły przyjeżdża ojciec 15-latki. Mężczyzna i jego była żona zostali poproszeni przez dyrektora o pilne przybycie. Rodzice nie znają powodu wezwania do szkoły. Wiesz, co się stało? Nie mam pojęcia, ale i tak zaraz usłyszę, że jej na to pozwoliłeś. A ten dyrektor zaraz usłyszy, że niepotrzebnie czepia się mojej córki. Wagary, pyskowanie nauczycielom, wielka mi sprawa. Czyli oni nie wiedzą, po cholery tu przyjechali, czyli jak usłyszą to, co mają usłyszeć, to co, panie ojcze, to... Wagary, pyskowanie nauczycielom, jaki problem? Kupowanie nielegalnych substancji w tej szkole, jaki problem? Cześć, co się tak naprawdę stało? Cześć. Może mi to wytłumaczyć? Może mi pan powiedzieć, co takiego strasznego zrobiła nasza córka, że musieliśmy wszystko rzucić i tu przyjechać? Państwa córka twierdzi, że łączą ją intymne kontakty z jednym z naszych nauczycieli. Podoba mi się to, że ma to otwarte na tym monitorze, ale muszę sobie to jeszcze wydrukować. No bo w końcu szkolne zasoby tuszu, no, nie mogą się zmarnować, tak? Warto mieć więcej kopii tego zdjęcia. To zdjęcie obiegło od wczoraj całą szkołę. Karolina wrzuciła je wieczorem do internetu. Zaraz potem, jak odwiedziła pana Dudziaka w jego mieszkaniu. Przecież ten facet ma za 30 lat. Karolina, co się tak naprawdę stało? Co mam ci tutaj wytłumaczyć? Sypiamy ze sobą, nie ma nic do tłumaczenia. Nawet rodzicom? Ale rodzice nie będą zachwyceni, rodzice nie będą... Nie będzie imponowało. Ponownie zapytam, jaki jest twój gambit? Kiedy chcesz wyłożyć te karty? Kiedy chcesz zebrać plony tego wszystkiego? Bo moim zdaniem tu nie będzie plonów, tu będzie kop w dupę co najwyżej. Córka twierdzi, że pan Dudziak do niczego jej nie zmuszał. Moja córka ma 15 lat, a ten facet jest jej nauczycielem. Nie, ja dzwonię na policję. Nie, to proszę cię, nie! Tomek do niczego mnie nie zmuszał, sama chciałam. Dziewczyno, ty masz 15 lat. Cokolwiek z nim robiłaś, to jest g***t, rozumiesz? W świetle prawa nie, ponieważ Karolina skończyła 15 lat. Uwielbiam to, jak dobrze Chlebowski jest przygotowany na to. On na pewno ma w swojej historii takie już rozmowy. On już doskonale wie, w jaki sposób tego rodzica zniechęcić do dzwonienia na policję. Proszę pana, 15 lat już skończyła. Problemu nie ma. Powiedz nam, jak było naprawdę. No przecież mówię, on mi się podoba i ja mu się podobam i poszliśmy razem do łóżka. Tak chyba robią dorośli ludzie, Jezus, prawda? Karolina, przestań. Nie krzycz na matkę. Jacy dorośli? On jest dorosły, a ty jesteś jeszcze dzieckiem. Złożysz zeznania na policji. Nie! Karolina, wracaj! Karolina!
Halo, panie policjancie, moja córka, proszę znaleźć moją córkę. Wyszła właśnie z... Panie policjancie, proszę znaleźć moją córkę, bo mi się nie chce. Tymczasem oskarżony o sypianie z uczennicą WF-ista zdenerwowany wychodzi ze szkoły. Zaprzyjaźniona nauczycielka biologii próbuje go uspokoić, ale mężczyzna zdaje sobie sprawę, jak trudno będzie mu udowodnić, że nastolatka kłamie. No, byłoby łatwiej, gdybyś odpowiednio szybko zareagował, ale no... No teraz to w sumie nie wiem, jak ty się z tego wybronisz. No, jedyne, co mi przyszło do głowy, to ta przyjaciółka, która posłuchała tam dawno temu ich rozmowę, że nic ich tak naprawdę nie łączy. Ale no, to by był... to będzie prawdopodobnie totalny łód szczęścia. Duziak nie ma pojęcia, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Jest po prostu w dupie. Jest w dupie przez fałszywe oskarżenia. A ta Karolina to dalej cholera wie, o co jej chodzi. Jak ja wytłumaczę, że jej nie podrywałem? Jak ja to udowodnię? Zrozum, ona ma 15 lat. Zaraz wszyscy będą mówić, że jestem jakimś p***lem. Tomek, technicznie rzecz biorąc, to wcale nie, bo ona skończyła 15 lat, więc to już nie jest takie przestępstwo. Tomek! Nie ujdzie ci to na sucho, pójdziesz do więzienia, obiecuję ci to. Nie wiem, co ci córka nagadała, ale nic mnie ze mną nie łączy. Tato, nie rób sceny, proszę cię. Tomek do niczego mi nie zmuszał, sama chciałam się z nim przespać. No co ty mówisz, dziewczyno? Nie spaliśmy ze sobą, sam nic mnie się nie pójdziesz łączy. Do pierdla. Jezus Maria, jaki tutaj jest młyn. Ale wie panie, nie pójdę do pierdla, ponieważ 15 lat technicznie rzecz biorąc już można. Nic mnie z nią nie łączy. Porozmawiamy z domu. Powiedz prawdę! Nie odzywaj się do mojej córki. Przestań to nagrywać. Jeszcze te POV dramatyczne, że... Przestań to nagrywać. Nie wolno nagrywać takich sytuacji, kiedy jest wielka kłótnia o to, kto z kim spał na środku szkoły. Karolina, mówię po raz ostatni, jedziemy na policję. Karolina jest wściekła na rodziców. Zdenerwowany ojciec cały czas chce przekonać córkę, żeby oskarżyła nauczyciela o gwałt. Karolina, powiedz spokojnie, o co chodzi z tym nauczycielem po kolei. Jestem dorosła i mogę robić co chcę, to nie wasza sprawa, z kim sypiam. Dziewczyno, ty z nikim nie powinnaś jeszcze sypiać, masz dopiero 15 lat. Dziecko, my chcemy ci tylko pomóc. Nie potrzebuję waszej pomocy. Karolina, zostań. Krzysiek. Nie skończyliśmy tej rozmowy. Zostań, teraz się w tobie obudził troskliwy tatuś, nagle to ty mi na to wszystko pozwalałeś. A to może teraz moja wina, że ten zaciągnął ją do łóżka, co? Jeżeli to w ogóle jest prawda, wiesz? Słucham? No, pani mamo, brawo, brawo. Jedna osoba, która podważa to w ogóle w jakikolwiek sposób. Chlebowski już wrzucił Tomka pod autobus. Ojciec to już najchętniej by Tomka jakoś, nie wiem, rozczłonował. Jedynie pani matka jest like, wiesz co, ona ze mną mieszka i technicznie rzecz biorąc wydaje mi się, że to jest bardzo durny pomysł i ona tak naprawdę tego nie zrobiła i to wszystko jest ściema. Ale co ja tam mogę wiedzieć, ja tylko z nią mieszkam. Dziecko, cokolwiek się wydarzyło, ja będę po twojej stronie, ale ja muszę znać prawdę. Już powiedziałam, przespałam się z Tomkiem, bo miałam taką ochotę. Karolina, ja cię znam. Ja widzę, że coś kręcisz. Odczep się! Karolina, czy ty to wszystko wymyśliłaś? Ten nauczyciel mówi, że między wami nic nie było. No i komu wierzysz, jemu czy własnej córce? Naprawdę, dla szacunku dwóch koleżanek to wszystko, cała ta awantura, rodzice zrozpaczeni, wk***ieni, Dudziak wyjebany ze szkoły, Dudziak zniszczone życie, dlatego żeby dwie koleżanki powiedziały tak, Dudziak sexy, gratuluję. Wymyśliłaś to wszystko. Nawet jeśli tak, to co? To nie twoja sprawa. Karolina, powiedziałaś wszystkim, że przespałaś się z nauczycielem, dlaczego ty to zrobiłaś? Chciałam tylko... Co chciałaś? Karolina, co chciałaś? Żeby wszyscy mi zazdrościli. No właśnie, Karolina, co chciałaś, to jest bardzo legitne pytanie. Żeby wszyscy jej zazdrościli? Ale dwie koleżanki ci zazdroszczą, nikt więcej. Jest więcej osób, które szydzą teraz z ciebie lub mają negatywne wobec ciebie emocje i którzy ci zazdroszczą. Karolina, what the fuck? Jutro pójdziemy razem do szkoły i wszystkim powiesz, jak było naprawdę. Nie zrobię tego. Karolina, musisz powiedzieć prawdę. Nie ma mowy, nie zmusisz mnie. Na szczęście ja mogę to zrobić. Twoja reputacja jest skończona, Karolina. Ale też szkoda, że już zdążyliście na pół szkoły nakrzyczeć o tym, że ta sytuacja jest. I już teraz połowa uczniów myśli, że Dudziak faktycznie to zrobił, więc... F dla niego. Ale w kolejnych tam iluś set odcinkach dalej grał, więc chyba się wykopał z tego. Może i przegięłam, no i co? Nikomu się nie będę tłumaczyć. A matka się myli, jeśli wydaje się, że mnie zmusi. A ojca nienawidzę za tą krytyjską aferę z policją. O co ci chodzi, dziewczyno, no? Już matce się wyspowiadałaś, już weź to na klatę. Minie jakieś 14 lat i wszyscy zapomną, okej? Okay? Będziesz miała ciężko w szkole przeżyć. Po prostu zmień szkołę najlepiej. Ale przyznaj się, już nie ma to sensu. Te twoje dwie koleżanki i tak za 10 lat nie będziesz z nimi miała kontaktu. To nie jest tego warte. Następnego dnia w gabinecie dyrektora Karolina ma przy nauczycielach przyznać się do kłamstwa. Trudno jej powiedzieć prawdę. Wie jednak, że zachowała się głupio i musi przeprosić trenera. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina, jak ty się zachowujesz? Dzień dobry. Pani Kremer tutaj chciała zobaczyć ostateczne upodlenie Dudziaka. Pani Kremer chciała zobaczyć, jak Dudziak wylatuje na zbity pysk, ale nie. To nie Dudziak tutaj wylatuje. W sumie nikt nie wylatuje. Ale powinien. To, co wczoraj mówiłam, to nieprawda. Czyli odwołujesz to, co powiedziałaś o panu Dudziaku, tak? Tak, nigdy nie byliśmy parą.
I pan Dudziak nie zachowywał się wobec ciebie niestosownie, tak? Karolina, popatrz się na mnie. Posłuchaj, mogę ci to wszystko wybaczyć i zapomnijmy o całej tej sytuacji, ale pod jednym warunkiem, że tutaj przy świadkach opowiesz, jak było naprawdę. I bez żadnych kłamstw i bójt. Znaczy, jakkolwiek, no dobrze, on będzie odczytany z zarzutów tutaj, to wśród uczniów też wypadałoby jednak to sprostować. Nie wiem jak. Może dyrektor nagrać jakiegoś TikToka, że siemano, Karolina z 3D jednak nie spała z WF-istem, żebyście wiedzieli jakby co. No i już po problemie by było. No przyznaję się, kłamałam, tak? Nigdy nie byliśmy razem. Wystarczy? Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo mogłeś zaszkodzić panu Dudziakowi? No przepraszam. Karolina, twoje zachowanie było skandaliczne. Nie ominą cię konsekwencje, porozmawiamy o tym z twoimi rodzicami. A tak naprawdę porozmawiamy o tym, jaką nową intrygę uknąć, żeby tego Dudziaka chuja jebanego wyrzucić z tej szkoły. Mam nadzieję, że w końcu dotarło coś do Karoliny. Dobrze, że mamy to wszystko za sobą. Dobrze, że nie poszła na policję, bo nie wiadomo, jakby się to wszystko skończyło. Z drugiej strony mam nauczkę. Muszę utrzymać większy dystans z uczennicami. Tak, szczególnie jak przychodzą do twojego domu. Nie wpuszczasz ich i nie idziesz jeść dalej kanapki, tylko zamykasz drzwi przed ich oczami. Oh shit! Problem rozwiązany. Nauczyciel WF-u wybaczył nastolatce. Wie, że Karolina bardzo przeżyła rozwód rodziców i nie chce dodatkowo jej karać. Porozmawiam z dyrektorem, jeśli on się zgodzi, to możesz wrócić do mojej drużyny. Naprawdę? Ale to nie będzie jakiś mega awkward, dziwny i tak dalej? Ona sprostowała tym koleżankom? Bo jeśli nie, to będzie jeszcze kilka lat ciągłego takiego a tego nie chcesz, Tomek. To wzbudzi kolejne PTSD z liceum. Trenerze, przepraszam. Okej. Tomku, przepraszam, że tak mocno cię atakowałam. Słucham? Pani Kremer przeprasza Dudziaka? Co się dzieje? Co się dzieje? Ja myślałem, że ona go nienawidzi szczerym sercem, ale widać, mamy tutaj dzień pojednań. Karolina jest załamana. Jej koleżanki nie znają jeszcze prawdy. Czeka ją teraz najgorsze. Musi im się przyznać, że cały czas je oszukiwała. Gdzie mam pana Tomka, jak przyszedł do szkoły? Zaraz to jego w końcu nie zawiesili? Nie wiem, rozmawiał z rodzicami Karoliny. O co chodzi, Karolina? Powiedz coś. Od początku wam mówiłam, że Karolina ściemnia. Nieprawda, tak naprawdę moi rodzice tutaj byli, żeby dogadać. Dogadać ślub. Ja i Tomuś, ja i Duduś. Hajtamy się pojutrze na terenie szkoły. Ściągnęliśmy pomysł od tych tam, co się hajtali też w szkole. No, także po to byli moi rodzice. Nie, nic innego, spokojnie. No dobra, ściemniałam. To było mega słabe, wiesz? Pan Tomek jest spoko, a przez ciebie mogli go wyrzucić z pracy albo mógł nawet trafić do więzienia, dociera to do ciebie? Czyli nie było żadnego podwożenia, żadnych SMS-ów, romantycznego wieczoru z te? Nie było, okej? Sorry. Karola, jak mogłaś nas tak okłamywać? Nie moja wina, że we wszystko wierzycie. No, to nie jest moja wina, że ja okłamałem. To jest wasza wina, że uwierzyliście w kłamstwo. To jest jakieś motto wszystkich polityków na świecie, mam wrażenie. Dobra, Oliwka, daj już spokój. Może kiedyś sama zrozumie. Wątpię. Czekajcie, jest okej. Okay. Pan Tomek pozwolił mi grać nawet dalej w drużynie. Nic się nie stało. Wiesz co? Znajdź sobie nową drużynę. A najlepiej nowe koleżanki, wiesz? No i stało się tak, jak musiało się stać. No, ja się nie dziwię. Ona nie będzie miała życia już w tej drużynie przez kolejne parę lat. Na własne życzenie. Bez sensu to wyszło. Chciałam, żeby wszystkie dziewczyny mi zazdrościły, a teraz to już nawet nie mam koleżanek. Ale jeszcze coś wymyślę, żeby być najpopularniejszą w szkole. Tak łatwo nie odpuszczę. Czy to będzie poruszone tutaj w endingu, co robi, czy w kolejnych odcinkach? Bo jeśli w kolejnych odcinkach, to dajcie mi koniecznie znać, jakie to są odcinki. Ja chcę więcej Natalii Stelmaszczyk i jej szalonych planów. Karolina Stelmaszczyk na miesiąc została zawieszona w prawach ucznia. Tylko dlatego, że wstawił się za nią nauczyciel WF-u Tomasz Dudziak, udało jej się uniknąć usunięcia ze szkoły. Cześć. Jej koleżanki, Oliwia i Sylwia, nadal są na nią obrażone. Aha, to był ten ending, że ona po prostu wróciła do klasy i koleżanki były obrażone. Myślałem, że nie wiem, będzie jakieś pojednanie, albo jakieś dobicie leżącego, jakiś zwrot akcji na koniec. Otóż nie. Moi drodzy, to był odcinek 24 szkoły. Bardzo stara szkoła. W sumie połowa akcji działa się poza szkołą. I można z tego wynieść dwie ważne lekcje. Nie romansować z uczennicami, ani z uczniami. Oraz nie składać fałszywych oskarżeń. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście tutaj ze mną do końca. Dziękuję osobie, która poleciła mi ten odcinek. Jeśli macie jakieś odcinki do polecenia, oczywiście wysyłajcie je na mojego Instagrama. I klasycznie
jeśli zostaliście do końca, zostawcie tutaj lajka, zostawcie suba i zostawcie komentarz o treści randka z Dudziakiem, a my widzimy się już niedługo, ciao!